Angular Play zaprasza was na odcinek w poszukiwaniu Herobrine. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii w poszukiwaniu Herobrine'a. Tak więc jesteśmy ponownie na wersji 1.6, becie oczywiście, i zaczynamy rozgrywkę. Ponownie na becie 1.6. Dlaczego ponownie się skusiłem na tą betę? Ponieważ ostatnio robię sobie w taki oto sposób świat. Create New World i w seedzie wpisuję Herobrine, nazwijmy sobie Herobrine ble ble. Teraz to mi się nie przytrafi, ale gdy wtedy wpisałem ten seed, mapa była cała pocięta, wszystkie góry były pocięte, wszystko i tak dalej. Na 1.6 nie widziałem, żeby coś takiego się zdarzyło wcześniej. Przynajmniej ja nie widziałem i na let's playach nie widziałem, że bez żadnych modów, bez żadnego zmieniania wersji tak się robi. Rozumiem, jakbym miał wersję jakąś, nie wiem, alfę i bym to przekonwertował do wersji bety 1.6, to może tak, ale ja stworzyłem nowy świat na wersji właśnie 1.6. Teraz i tak będziemy na tym seedzie grali. Zobaczymy, czy jeszcze inne nam rzeczy się przytrafią. Nie wiem, czy wtedy to... Okej. Okay. Book. Ale powiem wam, ładny świat. Ale co z tego, że ładny świat, jak ten świat nie ma być ładny, tylko przerażający, prawda? Świnki. Kurde, trochę chory jestem. Wczoraj byłem na PGA i było super. Jeszcze raz. Chcę jeszcze raz. Dobra. Znaczy w sobotę, czyli dla mnie to wczoraj. Ale zajmujemy się dalej Herobrine'em. Już widzimy, tam jakiś klocek jest, który jest dziwnie wygląda. Dla nowych osób, które nie wiedzą, co, na czym ta seria polega, tak więc jeżeli wiecie, co to Herobrine, czyli jak nie wiecie, to już wam mówię, jest to pradawna postać, legenda, że tak można powiedzieć, i było twierdzenie, jest nadal twierdzenie, że taka postać istnieje. Jest to Steve z białymi oczyma, czy jak to się mówi, i on powinien nas śledzić. Taka jest legenda. Oczywiście nie można go w taki normalny sposób spotkać. To jest, jeżeli on istnieje, to jest naprawdę bardzo mała szansa, żeby go spotkać. Tak więc będzie trzeba zaraz się ponownie na mgłę. Co tam, owca jest? Tak, to jest owca. Na mgłę przełączyć. I zaraz ponownie będziemy dalej szukać tego gościa. 1.6 to jest jedna z ciekawszych wersji Minecrafta. I dlatego też Herobrine mnie lubi i ma się pokazać tutaj. Jeżeli się nie pokaże, no to ja nie wiem, co ja mu zrobię. I ta seria ma na celu sprawdzanie w różny sposób, czy ten Herobrine istnieje. Gramy na różnych wersjach, alfa, beta i tych po prostu starszych, gdzie ten Herobrine miał tam jakąś aktywność. Może nie, że był... Znaczy, niby dużo osób go widziało, niby tam dużo osób go nakręciło, ale nie wiadomo, które filmiki są prawdziwe, a które fałszywe, a które wydaje się autorom, że są prawdziwe, a nie są prawdziwe. Tak więc lecimy dalej i zaraz włączamy mgłę. Dlaczego mgłę? Bo chyba już mówiłem, dlaczego mu niby jest większa aktywność tego, ale może zetnijmy drzewo, żebym miał jakiś ten, jakby noc przyszła, żebym miał węgiel chociaż do owego węgla. Okej, no to dobra.
To jest Wungiel, ale po co mi Wungiel? Ja tego nie wiem. A któż to wie? I wiem, że dużo osób się ciągle pytało, kiedy Herobrine, No i właśnie, wow, co to jest? Co to miało być? Pierwsze dziwne zjawisko. Przy craftingu przeszło, znaczy poszedłem przy craftingu. Dobra. Tak. Miecz najpierw, albo nie. Kairofa zrobimy. I będzie taka sytuacja. Tam jest Wungiel. Ja tam chyba go nie widziałem. Ale okej. Okej. A tu go nie ma? Tu jest. Jak nie ma, jak jest. Okej. No to zaczynamy przejażdżkę po życiu. Gdzie on jest? Tutaj. Chociaż będziemy mieli kobla na coś. Czy ja tamtego crafting... Czy ja zrobiłem dwa craftingi, czy tamtego nie zebrałem? I mam teraz dwa, czy tamten zebrałem? Zabrałem tamten crafting? Już nie pamiętam. Możliwe. Zaraz zobaczymy. Okej. Myślę, że nos już się robi. Okej. No jeden węgiel! No chyba nie. Co za dziwny węgiel. Ja go chyba zabrałem jednak, bo... No... Dobra, pomyślałem, że nie wiem, skopiowały mi się czy coś, ale po prostu mam jakąś sklerozę. I tyle. Dobra, jeszcze zrobię tylko miecz taki. Wiecie, taki koksiarski. No i jakiś kilof czy coś. Na wszelki wypadek, jakby trzeba było gdzieś się wkopać. Znaczy nie, jeszcze węgiel ten trzeba zebrać. Grzyby na tym. No wiecie, na drzewie. Na drzewnie. O nie, no co ja robię? O, dziękuję. I już wam dziękuję. Jeżeli zobaczycie jakąś dziwną postać w, nie wiem, jakimś, no w jakimś miejscu, gdzie stoi sobie czy coś, to proszę o napisanie minuty i sekundy filmu, bo wiadomo... Jezus Maria! Co to było? Ale Wungiel mamy chociaż, widzicie? Nie no... What the fuck, dude? Pa. Okej, idziemy dalej, prawda? Uwielbiam tą wersję, bo taka zielona trawa jest wszędzie. A teraz mamy te biomy i... Niestety takiej trawy nie ma wszędzie. Trzeba mieć teksturpaka, żeby mieć taką trawę. Ale ja sobie mam teksturpaka na nowszych wersjach i... Jest fajnie. Fajne jeziorko. Trzcina nam się chyba nie przyda. Patrzcie. Czy to jest taki... No dobra, może nie. Ale gdyby tak na przykład tu dać, to zalepić, no to już by coś znaczyło, prawda? No ale niestety to było takie F. A tam następna litera. What the fuck? To jest T. Ale Herobrine nie ma ani F, ani T w nazwie. O, jest ten. Tak więc, co to może znaczyć? E i ty. Co to może znaczyć? Nie wiem, ale wiem, że dużo wungla tu jest. Wungiel oczywiście biorę tylko do pochodni, jakby noc nas zastała. Prawda?
Okej. Zobaczymy, czy może znajdziemy jakieś inne litery. Żelazo, nie chcę żelaza. Jestem koksuj. I będę żył bez żelaza. Dobra, tak więc przechodzimy. Tylko czekajcie. Przechodzimy w tryb mogły. Dawno, dawno temu. Jeszcze za czasów, gdy Minecrafta nie było. Chociaż był, bo grali w niego. Żył sobie pewien pan, a nazwę miał pan Angular Play. Wiecie, Play, ale Play się bardziej rymuje. I chodził sobie w dalekie podróże. Niestety przybył do niego Herobrine. No i wiecie, poszli sobie na kawkę. No i byli potem sąsiadami, zbudowali sobie dom i taka sytuacja. Ale niestety Herobrine go nagle zdradził. Chodził o Angulara, zdradził go. I potem na zawsze stali się wrogami. Angular Play, mimo swych starań, nie mógł pokonać Herobrine'a. Herobrine na szczęście opuścił miejsce zamieszkania Angulara. I tak, żyli długo i szczęśliwie. Nie! To nie tak. To nie tak. To nie tak. Raz, dwa, trzy. Trzy, a nie dwa. Cicho! A póki coś mi chcą. O wiem, będzie strasznie, patrzcie. Cicho! Halo? Gdzie jestem? Halo? 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 Ale proszę pana, ja nic nie widzę. Co ja mam na głowie? Dlaczego takie oczy są? Jaki ślak był? Co to było? Nie! Trzcina, ja tu byłem! Kręcę się w kółko! Tak być może. Byłem tu? Się kręcę w kółko. Nie, tak być nie będzie. Wbierzmy wełnę, aby było łóżko. Łóżko nam pomoże przetrwać tą noc. I love you, baby. I love... Gdzie tam idę? Dobra, mniejsza z tą. To są krowy. Tam jest owca, ale goliłem ją już. Nie, zabiłem dużo krów i nie mam w ogóle tego. W ogóle nie wytegują. Nie wypuszczają w ogóle skóry. Dlaczego tak jest? Jest jednak. To tam jest trzcina, dobra. Ciągle myślałem, że to coś innego. Może mieć oczy Herobrine'a. Pokaż się. Dobra, spokojnie. Spokojnie, bądźmy poważni, ale bądźmy. Bo to jest naprawdę niepoważne, jak jesteśmy niepoważni. Są owce. Czy to na pewno owce? Raczej tak. Tam chyba jest jedna też. Gdzie owce? Powiedzcie mi. Gdzie owce? Gdzie owce? Tutaj owce. Dzięki. Dobra, robi muszko. Tu powinno być tak. Tak, okej. Okay. Powinno być tak. Mam nadzieję, że mnie nic nie obudzi. Jest. Przetrwaliśmy noc!
Dobra, noc jest, jednak jest przetrwana. Nawet może nie przetrwana, ale przeleżana. Okej, nic nas nie obudziło w nocy. A pamiętamy, że na wersji 1.6, jeżeli... Na 1.6, tam innych wersjach, jeżeli... jeżeli się nie położymy pod... pod tym... No, pod dachem nad głową, na przykład w jakiejś dziurze, to będą nas budzić potwory. Dziwne, że mnie nie obudziło, może dlatego, że mam na peaceful właśnie. Ale to, że mam na peaceful, nie oznacza, że nie mogę mieć spotkania z Herobrine'em, ponieważ taka sytuacja nastąpiła i Herobrine może być na każdej wersji. Znaczy na każdym tym trybie. To nie ma znaczenia, na jakim się jest. Czy na peaceful, czy na tym. Herobrine był ukazywany na każdym trybie. I na każdej... Może nie. Dobra. Nic. Ale gramy sobie na jakim poziomie teraz? Na normal. W sumie możemy też na hard grać. Jak na razie sprawdziłem... Wow! Wszystkie poziomy trudności... Jezu! Kto chce papugę? Mogę oddać. Za free! No ciszu! Zora wykastruje! Aha, boi się. Ona sobie grabi po prostu, no. No po prostu sobie grabi. Wungiel. Sprawdziłem, dlatego też graliśmy na peaceful, ponieważ trzeba sprawdzić wszystkie tryby, które... Wow, wysoko. Które mogą... wszystkie tryby trudności, poziomy trudności, które mogą... na którym może być Herobrine. I dlatego nawet musi być to peaceful, ale gramy teraz na normalu. Dobrze, chyba w tym odcinku nie będzie tutaj nic. W sumie było jedno dziwne zdarzenie. Było jedno dziwne zdarzenie, jak crafting, znaczy podszedłem do craftingu i mnie jakby coś chciał zepchnąć w ten dół, potem i tak mnie coś zepchnęło. Nie, ja chyba grodzka pod sobą podsadziłem, nie? Znaczy zniszczyłem, ta? Bo już nie pamiętam. Pewnie ta. Krzyż! To jest krzyż. Żeby był wam bardziej widoczny, zamienię go na kobra. Okej, bo wiem, że nie zawsze może widać. Krzyż, tak, patrzcie, to jest krzyż. Krzyż. Tak, to jest na pewno krzyż. Krzyż! Dobra, tak więc to jest krzyż. Zostawimy tutaj tego kobla, może kiedyś tu jeszcze wrócę. Kurczak, no po co ty mi tu, kurczaku, chodzisz? Nikt cię nie lubi, przecież wiesz o tym. Dziura w dnie. Cześć. Fuck, topi się. Ja nie chcę się topić, proszę pana. Okej, tak więc dzięki za dzisiejszy...
dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze jakieś dowody na istnienie Herobrine'a. Będę szukał na pewno dużo. To jest już 11 odcinek aż. Tak więc, no 10, miało być kiedyś 3 odcinki tylko, ale tak bardzo chcieliście. I dlatego to zostało przedłużone. Jeżeli chcecie, będziecie chcieli dalej, będę tę serię kontynuował, dopóki będziecie chcieli ją oglądać. Tak więc, dzięki serdeczne jeszcze raz za obejrzenie. Znowu tu się wróciłem. I mogę wam powiedzieć tylko pa pa. Tak więc, pa pa. Pa.